wieków znane są wśród nas i znane na całym świecie tak zwane muzyczne rodziny, muzyczne klany. I tak na przykład z jednego z takich muzycznych klanów pochodził chyba najwybitniejszy, jeden z najwybitniejszych kompozytorów muzyki barokowej, Jan Sebastian Bach. Jest oczywiście najwybitniejszym przedstawicielem całego klanu Bachów, ale mówi się, że dla współczesnych jego synowie byli jeszcze bardziej popularni niż on teraz jest dla nas. Do takich słynnych muzycznych rodów zaliczam też Straussów. Mamy Straussa seniora i Straussa juniora. A przechodząc Straussa starszego i Straussa młodszego, bo tak, drodzy Państwo, raczej się to nazywa w muzyce, a przechodząc już do muzyki pop i do Polski, mamy na przykład rodzinę Steczkowski, gdzie wszyscy muzykują i wszyscy są bardzo znani. Mamy siostry Przybysz, czy mamy w końcu rodzinę Pospieszalskich. I przy tej rodzinie trochę bliżej teraz zostaniemy. Ja zostawiam teraz Państwa z myślą, być może jeszcze Państwo znają jakieś muzyczne rody. A teraz dla Państwa kolęda płynie z wysokości. Kolęda napisana właśnie przez rodzinę Pospieszalskich w przerwie świątecznej. Naprawdę? To ja mam kolejność. To w takim wypadku najpierw przybierzemy do Betlejem, a później kolęda płynie z wysokości. Państwo, wszystko się może zdarzyć. To ja teraz zakończę o kolędzie. Kolęda została napisana w przerwie zimowej przy ognisku, kiedy rodzina sobie siedziała i muzykowała, a wcześniej przybierzeli do Betlejem jeden z najbardziej znanych polskich kolęd w aranżacji Tomka Szymusia, znanego Państwu z tańca z gwiazdami.